Dobry wieczór, witam słuchaczy dzisiejszego wykładu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Witam bardzo uprzejmie naszego dzisiejszego prelegenta, pana doktora habilitowanego Tomasza Grafa, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Witam pan serdecznie. Profesor jest historykiem, mediewistą, badaczem czasów nowożytnych, kieruje Katedrą Historii Nowożytnej w Instytucie Historii tegoż Uniwersytetu, jest członkiem Komisji Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, należy do Towarzystwa Historycznego i naszego Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Pan profesor jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, kilkunastu książek, które to jego zainteresowania, zajmuje się głównie kulturą religijną i intelektualną polskich elit kościelnych i uniwersyteckich oraz kulturą i życiem codziennym doby staropolskiej. Dzisiaj pan profesor będzie mówił o biskupie krakowskim Piotrze Wyszu w służbie państwa i kościoła. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani profesor, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich zebranych przed ekranami komputerów. Proszę Państwa, dzisiaj bohaterem mojego wykładu jest postać znana i nieznana, bowiem pisało o nim wielu historyków, są publikacje monograficzne, ale z drugiej strony gdzieś w takiej dyskusji o czasach Jadwigi, początkach rządów Jagieły, bardzo często ta postać jest gdzieś tam marginalnie traktowana. Więcej się o niej mówi w kontekście, proszę Państwa, tutaj starań o odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego i założenie Wydziału Teologicznego. Natomiast ja dzisiaj będę chciał przedstawić nie tylko te aspekty jego życia, ale również inne, właśnie może mniej znane. Chodzi o Piotra Wysza, biskupa krakowskiego, a później przez prawie 2 lata biskupa poznańskiego. Też sobie o tym opowiemy, dlaczego Piotr Wysz przeniósł się z Krakowa do Poznania, czy to był skandal, czy to była degradacja i z czego to wynikało. Proszę Państwa, prezentacja, którą Państwu pokażę, będzie tutaj odnosiła się do tych najważniejszych elementów dzisiejszego wykładu. Na pierwszym slajdzie widzimy portret biskupa z Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. To jest portret z pierwszej połowy XIX wieku, a po prawej stronie jego herb na fasadzie Collegium Novum, bowiem, tak jak już wspomniałem, nie można mu odmawiać tytułu ojca założyciela, czy też jednego z ojców założycieli odnowionej wszechnicy, której zresztą był pierwszym kanclerzem. Zanim jednak przejdziemy do jego biografii, to tutaj posługuję się zdjęciem pokazującym malowany pięknie na ścianie poczet biskupów krakowskich w krużgankach franciszkańskich. Warto kilka słów powiedzieć o pozycji biskupa krakowskiego w średniowiecznej Polsce. Pozycji na pewno szczególnej ze względu na też znaczenie Krakowa. Krakowa w kontekście pozycji świeckiej, władzy politycznej, która tutaj, jak wiemy, partycypowała w rządach, w kontekście znaczenia handlowego Krakowa, no i w kontekście znaczenia religijnego. Nie ulega wątpliwości, że ważnym elementem konstytuowania się jakby tutaj znaczenia i pozycji biskupów krakowskich była słynna sprawa świętego
Stanisława. Ja tutaj napisałem jako tło funkcjonowania biskupstwa krakowskiego. Natomiast ja tutaj chcę zwrócić uwagę na ten aspekt relacji z władcą. Bardzo często w chwilach takich stykowych, gdzie miał miejsce konflikt z władcą rezydującym w Krakowie, czy tutaj mamy na myśli książąt, czy później już królów polskich, to dość często dochodziło do takiej swoistej kreacji kolejnego biskupa jako następcy świętego Stanisława. I to widać na przykład w rocznikach Długosza, gdzie Długosz wyraźnie przywoływał w momentach konfliktu z władcą, że biskup czy wyż, czy na przykład później Zbigniew Oleśnicki byli potraktowani przez władcę niczym, czy też prawie niczym, tak jak Bolesław Śmiały potraktował świętego Stanisława. Tam wiadomo skończyło się śmiercią, natomiast tutaj w przypadku Wysza odsunięciem od Krakowa, w przypadku Oleśnickiego no dość ostrymi konfliktami z Władysławem Jagiełłą. I tutaj no Długosz wyraźnie te analogie ze sprawą świętego Stanisława pokazywał, a wiemy, że każdy rozsądny władca dwa razy musiał się zastanowić, zanim zaostrzył konflikt z biskupem krakowskim, bowiem te właśnie konotacje związane ze sprawą świętego Stanisława były bardzo czytelne i wiemy, jak to dla władzy świeckiej się skończyło. Więc o tym na pewno należy pamiętać. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to znaczenie biskupów krakowskich w łonie wśród członków polskiego episkopatu. Symbolicznie to znaczenie podkreśla bulla, którą tutaj widzimy, bulla wydana przez Urbana III dla właśnie biskupów krakowskich w 1108. Jest ona dość szczególna, bowiem proszę Państwa, w myśl funkcjonującego wówczas prawa kanonicznego o precedencji biskupów decydowała długość pontyfikatu. Czyli jeżeli biskup poznański był na katedrze poznańskiej 10-15 lat, a biskup krakowski na krakowskiej 3-4, to według tego prawa to właśnie biskup poznański powinien na przykład na listach świadków, na różnych zjazdach zajmować miejsce przed biskupem krakowskim. Tymczasem od 1186 roku sytuacja się zmieniła, niejako doceniając znaczenie i rangę i prestiż biskupstwa krakowskiego, papież tutaj orzekł, iż biskup Kraków przeczasy powinien zajmować w biskupach gnieźnieńskich w polskim episkopacie. Czyli to była taka druga pozycja w polskim episkopacie właśnie tuż po arcybiskupach gnieźnieńskich. I to oczywiście się nie podobało innym biskupom. I są takie przykłady w dziejach, czy w XIII wieku, w XIV, dość mocno eksponowane i w literaturze, które pokazują no, niezgodę na to, czy ze strony biskupa wrocławskiego, poznańskiego, włocławskiego, i te sprawy na synodach były rozstrzygane i pomyśli właśnie biskupów krakowskich, którzy właśnie no, mieli ten mocny argument, który tutaj mamy przed oczami, właśnie ową bullę Urbana III. Przypomnę też, że od XIV wieku w posiadaniu biskupów, to są czasy Jana Grotowica, w posiadaniu biskupów krakowskich był racjonał. I przypomnę też, że bardzo często powoływano się na tradycję aaronową, czyli tego arcybiskupa z XI wieku, z czasów Kazimierza Odnowiciela. I bardzo często w środowisku krakowskim, zwłaszcza związanym z katedrą, podnosiły się głosy, że Kraków ponownie powinien zostać stolicą metropolitalną. I nawet to widać w
czasach już schyłku średniowiecza, kiedy jakby te wątki metropolitalne są widoczne w środowisku związanym ze Zbigniewem Oleśnickim. Widać to również w tym, co pisze Jan Długosz. Więc to też jest dość istotne, czyli znaczenie Krakowa jako biskupiej katedry w układzie precedencyjnym wszystkich katedr biskupich w Polsce, bardzo szczególne znaczenie. Natomiast sam Długosz pisał, że tutaj w Krakowie jest miejsce koronacji królowych, ich koronacji królów, ich urodzin, ich pogrzebów. Tutaj jest miejsce śmierci świętego Stanisława, więc Długosz podkreślał znaczenie i rangę Krakowa. I prawda jest taka, proszę Państwa, że bardzo często biskup krakowski, nawet jak miał sposobność awansu do Gniezna, czyli teoretycznie na to najwyższe miejsce, arcybiskupie, to zdarzało się, że niezbyt chętnie właśnie na to przystawali, bronili się przed tym właśnie, no, nawet można powiedzieć rzekomym awansem, bowiem tutaj w Krakowie było centrum no, wszystkich najważniejszych spraw i politycznych, i religijnych. Mamy tutaj przykład chociażby Wojciecha Jaszczępca, następcę Piotra Wysza, który za bardzo tego awansu do Gniezna nie chciał, ale ostatecznie wolą Jagiełły został tam przesunięty. Podobna sytuacja miała miejsce chociażby w przypadku Zbigniewa Oleśnickiego. Tutaj Oleśnicki postawił na swoim i z Krakowa się nie ruszył. Takich podobnych przykładów można by też kilka innych wskazać. Tutaj mamy racjonał, o którym mówiłem, racjonał, który dzisiaj jest znany jako ręczna robota królowej świętej Jadwigi. Biskupi krakowscy to zatem mężowie stanu w służbie państwa i kościoła. Pamiętajmy, że biskupi w średniowieczu zajmowali ważne miejsce w Radzie Królewskiej i byli przedstawicielami też rodów, które rywalizowały ze sobą, bo pamiętajmy, że dzięki osiągnięciu biskupstwa można było też no, wpływać przez politykę nepotyzmu na podniesienie znaczenia nie tylko politycznego, ale również majątkowego swego rodu. Więc biskup to polityk, biskup to najbliższy doradca króla, a z kolei król będzie się starał podkreślać chociażby w Stolicy Apostolskiej, że skoro tak, to on chce, żeby biskupami byli ludzie jemu w jakiś sposób dobrze służący, zaufani, doradcy, którym może ufać. Dlatego królowie, będę o tym jeszcze mówił później, będą się starali wpływać na kształt polskiego episkopatu poprzez politykę nominacji, mimo że to było de facto wbrew prawu kanonicznemu, ale taka będzie praktyka. Proszę Państwa, kolejny kontekst, zanim przejdziemy do samej biografii Piotra Wysza, ale jest on dość istotny. Piotr Wysz żył w czasach wielkiej schizmy zachodniej. Po niewoli awiniońskiej to jest kolejny trudny okres w życiu Kościoła powszechnego. To są lata 1378-1417, kiedy to jeden papież rezydował w Awinionie, drugi papież rezydował w Rzymie, a od 1409 roku będziemy mieli trzeciego papieża, tak zwanego pizańskiego, a więc równocześnie trzech papieży było głowami jednego kościoła powszechnego, tak? I to zamieszanie też wpłynie na nastroje, nie tylko to będzie oddziaływało na elity polityczne czy kulturowe, ale również na zwykłych ludzi, bo będzie się nawet pojawiało pytanie, skoro moi duchowni pozostają w obediencji, czyli w sferze posłuszeństwa danego papieża, to czy ten papież jest prawowity? A jeżeli jest nieprawowity, to czy ja nie znajdę piekła po życiu tutaj doczesnym. Długosz mówił, że nawet najbardziej uczeni teologowie mieli z tym problemy, który papież jest prawowity, natomiast z pewnością to zamieszanie i ten upór rywalizujących papieży sprawił, że
coraz głośniej wołano o reformę in capite et in membris, czyli w głowie i w członkach, której skutecznym realizatorem byłby Sobór Powszechny. Ta droga koncyliarystyczna, soborowa, była w umysłach ówczesnych elit coraz bardziej popularna i to zaowocowało właśnie całą serią soborów XV wieku, które przyczyniły się do no właśnie wprowadzenia częściowych reform, ale przede wszystkim do zażegnania tejże schizmy na soborze w Konstancji, kiedy to sobór wybrał po zdeponowaniu poprzedników i po abdykacji papieża Grzegorza XII, wybrał Marcina V. Natomiast to tło jest o tyle ważne w kontekście biografii Piotra Wysza, bowiem Piotr Wysz uczestniczył w tych sprawach jako teoretyk i praktyk, można powiedzieć. Był uczestnikiem soboru w Pizie, był jednym z tych, którzy redagowali reformistyczne postulaty. Był też autorem dzieła Speculum Aureum, o którym jeszcze powiem, które wpisywało się w ten nurt no, pewnej kontestacji, krytyki nadużyć związanych z funkcjonowaniem ówczesnego papiestwa, nadużyć związanych z Symonią i tak dalej, i tak dalej. Więc niektórzy nawet twierdzą, że w kontekście krakowskim nie można rozpatrywać tego dzieła Wysza Speculum Aureum bez mówienia też o dziele Mateusza z Krakowa, o praktykach kurii rzymskiej. Zresztą ta twórczość no, spotkała się z wielką taką kontrreakcją Jana Falkenberga, dominikanina, który wówczas tutaj przebywał w Krakowie, który stał się takim mocnym obrońcą silnej władzy papieskiej w tym okresie, uważając, że i Wysz, i Mateusz z Krakowa tutaj no, chcą ograniczyć niezgodnie z prawem właśnie władzę papieską. I to spowodowało zresztą no, dość ostry konflikt z Falkenbergiem Piotra Wysza i skończyło się wyjazdem Falkenberga z Krakowa, ale później w jakiś sposób to się odbije ten konflikt czkawkom Polakom, bowiem jak wiemy na soborze w Konstancji już po śmierci Piotra Wysza pojawi się okropna można nawet powiedzieć satyra Jana Falkenberga, w której on będzie wręcz nawoływał do eksterminacji Polaków, a ci władcy chrześcijańscy, którzy zorganizują krucjatę przeciwko właśnie Polakom i Litwinom będą to mieli poczytane jako wielką zasługę. To się skończyło uwięzieniem Falkenberga, o tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale pamiętajmy, jak to wszystko się w tamtych czasach również ściśle wiąże. No i proszę Państwa, kolejnym kontekstem już takim stricte polskim, bardzo istotnym, jest okres współrządów, a później już samodzielnych rządów Władysława Jagiełły. Współrządów ze świętą Jadwigą. Początkowo, jak wiemy, Jadwiga panowała wybrana, czy też może lepiej koronowana na króla Polski w 1384 roku. Od 1886 roku, jak pamiętamy, była żoną Jagiełły i ten okres ich współrządów to lata 86-99, a następnie już Jagiełło, mimo że chciał się zrzec nawet polskiej korony, rządził samodzielnie do swojej śmierci w 1434 roku, mając kolejne trzy żony. Natomiast ten kontekst jest bardzo istotny, bowiem właśnie Piotr Wysz w trakcie pierwszych lat rządów Jadwigi i jej współrządów z Jagiełłą rozpoczynał swoją karierę dworską. Wcześniej właśnie studiując, wiemy, że studiował i w Pradze, i w Padwie, i można powiedzieć, lata rządów Jadwigi i Jagiełły były dla niego bardzo istotne. Stał się osobą bliską dworowi, bliską Jadwidze i w pewnym momencie zaczął nawet pełnić funkcję kanclerza Jadwigi i stał się człowiekiem bardzo zaufanym również w stosunku do
papieża, który pisał do królowej, że kiedy słucha wysza, to tak jakby słuchała samego papieża. To są czasy bardzo ważne, bo to jest początek Unii z Litwą. Problem Witolda, który no nie zawsze, jak wiemy, był tutaj w zgodzie z Jagiellą i czasami przechodził na stronę krzyżacką. Pojawia się problem Żmudzi, pojawia się problem też Władysława Opolczyka i zastawu przez niego ziemi dobrzyńskiej krzyżakom i szereg innych problemów, chociażby stosunki z Zygmuntem Luksemburskim, który kiedyś myślał, że to on zostanie polskim królem. Problemy też związane ze stosunkami z innymi sąsiadami. No i na gruncie tutaj krakowskim, to co nas może szczególnie interesuje, starania związane z odnowieniem Uniwersytetu Krakowskiego. I to wszystko zaprzątało właśnie głowę Wysza, wcześniej jako dyplomaty królewskiego, uczonego, intelektualistę, a od 1392 jako już biskupa krakowskiego. Na kolejnym slajdzie widzimy po lewej stronie okładkę książki pana Kijaka. To jest jedna z monografii właśnie poświęcona, już stara, bo to z lat 30. poświęcona właśnie postaci Piotra Wysza. Wymaga dzisiaj no, wielu, wielu uzupełnień. Zwraca uwagę już na to Władysław Senko i tutaj widzimy właśnie tę drugą ważną książkę godną polecenia Władysława Senko, gdzie w niej Władysław Senko dał edycję całego dzieła właśnie Speculum Aureum. Oczywiście mamy i biogram Piotra Wysza w Polskim Słowniku Biograficznym i kilka innych prac. Ostatnio kilku historyków się zajęło jego postacią, statutami, które wydawał na synodach przez siebie zwoływanych, ale na pewno jest to postać, tak jak powiedziałem, nie do końca poznana i wydaje mi się, że zasługuje na taką nowoczesną biografię. Natomiast jak wyglądała jego kariera, patrząc na tylko wykształcenie? No i jak wyglądało jego pochodzenie? Już na początku wykładu mówiłem o tym jego herbie, który widnieje na fasadzie Collegium Novum, herb Leszczyc Laska, Bruk, który Wysz odziedziczył oczywiście po ojcu, Jan zwany Maczudą. Nie pochodzili ze zbytnio bogatej szlachty, no ale tak właśnie często wyglądały kariery w tym okresie, gdzie władcy otaczali się ludźmi nie będącymi w orbicie wcześniejszych potężnych rodów elity władzy po to, aby tworzyć wokół siebie środowisko nowe, które będzie no, w jakiś sposób wiele zawdzięczało właśnie łasce królewskiej. I tak jak już Państwu mówiłem, Wysz studiował i w Pradze, i w Padwie. Na Uniwersytecie Padewskim pełnił również funkcję rektora ultramontanów i plonem jego wykształcenia był doktorat Utriusque Iuris, obojga praw, który uzyskał właśnie w Padwie. Rok znamienny 1386, czyli rok, kiedy właśnie, tak jak mówiłem, Jadwiga poślubiła Jagiełłę. I proszę Państwa, kolejny slajd pokazuje nam jakby taką jego ścieżkę kariery kościelnej, zanim uzyskał biskupstwo krakowskie w 1392 roku. Widać, że zbierał kilka prebend, był między innymi plebanem w Lubczy, kanonikiem na Zamku Gnieźnieńskim, prepozytem włocławskim, ale również uzyskiwał pewne urzędy, funkcje również na dworze papieskim, był papieskim nuncjuszem i kolektorem generalnym na Polskę i Węgry. Wiemy, że z tej misji
można powiedzieć, podatkowej dość dobrze się wywiązał. Zyskał też tuż przed uzyskaniem biskupstwa krakowskiego tytuł protonotariusza apostolskiego i tak jak powiedziałem, w tychże kontaktach z Jadwigą był uważany za człowieka zaufanego zarówno jednej, jak i drugiej strony, bo w tymże czasie też, tak jak też już powiedziałem, zyskał urząd kanclerza królowej, to są lata 1391-92, ale tak jak już powiedziałem, już wcześniej, kilka lat wcześniej, w latach 80. po powrocie z Włoch pełnił ważne też funkcje dyplomatyczne. Niektórzy przypuszczają, że prawdopodobnie on w Kurii Rzymskiej zabiegał o dobre imię Jadwigi i Jagieły wobec oskarżeń i krzyżackich, i habsburskich, które pojawiły się po poślubieniu Jagieły, a związane to było oczywiście z roszczeniami Wilhelma Habsburga, niedoszłego męża Jadwigi. Więc tutaj tym większą wdzięczność para królewska żywiła w stosunku do naszego Piotra Wysza, który w tak delikatnej materii właśnie działał również na dworze papieskim. I proszę Państwa, tutaj przechodząc do kolejnego slajdu, zwróćmy uwagę na wybór naszego Wysza na biskupstwo krakowskie, bo tutaj jak w Soczewce pokazują się wszystkie czynniki związane ze słabością papiestwa w ówczesnym okresie schizmy zachodniej. A mianowicie, kiedy umarł poprzednik Piotra Wysza, czyli Jan Radlica, słynny medyk, intelektualista, za którego pontyfikatu już rozpoczął w małym, co prawda tam zakresie, ale jednak działania odnowiony uniwersytet, to wiemy na mocy mu chociażby Bartłomieja z Jasła, rozpoczęła się po śmierci Radlicy taka swoista kampania. Kampania z trzech stron, bowiem pojawili się trzej kandydaci na biskupstwo krakowskie. Kapituła krakowska wybrała Siecieja z Chmielnika, no bo formalnie przecież powinien być wybór kanoniczny. Tymczasem papież postanowił, że biskupem krakowskim zostanie jego zaufany Mafielus Lampugnani. Ale Jadwiga miała zupełnie inne zdanie. Była tutaj na miejscu, kiedy umarł Jan Radlica i nawet nie czekając na Jagiełę, chciała wywrzeć nacisk na kapitułę, aby kapituła wybrała właśnie jej kanclerza, doktora Padewskiego Piotra Wysza. No i proszę Państwa, nie wchodząc tutaj już w skomplikowaną grę dyplomatyczną, która miała miejsce w najbliższych miesiącach, efekt, tak jak tutaj napisałem na slajdzie, był jednoznaczny. Mianowicie papież Bonifacy IX i kapituła musieli ustąpić. Biskupem ostatecznie został kandydat królewski Piotr Wysz, a niektórzy nawet mówią, że kandydat Jadwigi, a Jagiełło tutaj nie miał nic przeciwko. Natomiast faktem jest, że papieżowi trochę pomogła taka sytuacja, można powiedzieć, jak z romansu, bowiem dotychczasowy biskup płocki, książę mazowiecki Henryk, zakochał się w księżniczce litewskiej Ryngalle i postanowił zrezygnować z kariery kościelnej i zostać jej mężem. I w ten sposób opróżniła się właśnie katedra płocka. I w związku z tym papież mógł przenieść formalnie, czyli dokonać translacji naszego Mafielusa, czyli swojego kandydata, do Płocka, a zgodnie z życzeniem pary królewskiej Piotra Wysza prekonizować biskupem krakowskim. I tak właśnie się stało. Co ciekawe, w środowisku kapituły krakowskiej nie wszystkim to się podobało. Tak jak mówiłem, oni wcześniej mieli swojego kandydata Siecieja z Chmielnika, ale nie podobało się im bardziej to, w jaki sposób para królewska w jaki sposób zainterweniowała i tutaj
wpłynęła na wybór biskupa i jeden z kanoników anonimowy napisał o tym wszystkim, że to tak naprawdę jest jeden wielki, niezgodny z prawem skandal i ta notka też się do dzisiaj zachowała. Ale tak jak powiedziałem, jak w soczewce, ta sytuacja pokazuje słabość papiestwa, które bojąc się utraty obediencji, i to zresztą wyraźnie w otoczeniu Bonifacego IX było i przez samego papieża również eksponowane, że boją się utraty obediencji, no godzą się na właśnie tą twardą, wręcz czasami brutalną politykę królewską nominacji biskupich, od razu powiedzmy sobie niezgodną z prawem kanonicznym. Ale taka praktyka była też i w innych ówczesnych państwach. Pamiętajmy, że papież napisał taki piękny list do świętej Jadwigi Królowej, mówiąc, że prosi ją, bo wie, że nie zawsze ona na stanowiska kościelne zgodnie ze swoją wolą promuje pewne osoby, żeby dała papieżowi signum, znak specjalny, po którym on pozna, jaka jest faktycznie wola Jadwigi. Właśnie tutaj też zalecał papież naszego Piotra Wyszę, tak jak mówiłem, jako człowieka najbardziej zaufanego. I paradoksalnie ten zaufany człowiek Bonifacego IX no, był dla niego przeszkodą w nominacji papieskiej Mafielusa Lampugnaniego. Natomiast wydaje się, że dla Kościoła krakowskiego to była bardzo szczęśliwa nominacja, bardzo szczęśliwy pontyfikat, to jest okres i rozwoju Kościoła krakowskiego, okres, kiedy Wyż rzeczywiście dba o poziom moralny kleru, o fundację, dba też o to, aby katedra krakowska się rozwijała. Podobno nie zawsze dobre miał relacje z samą kapitułą krakowską, natomiast z pewnością był takim ścisłym współpracownikiem świętej Jadwigi i wiele przedsięwzięć udało im się razem skutecznie doprowadzić do końca, chociażby fundacja Kolegium Psałterzystów. No i jeszcze kwestie związane z uniwersytetem, o czym jeszcze będę mówił. Jeżeli chodzi o dorobek intelektualny, spuściznę intelektualną Piotra Wysza, to tak jak powiedziałem, najbardziej warte zapamiętanie jest to jego dzieło Speculum Aureum. I tak jak powiedziałem, to była w dużej mierze krytyka wykorzystania przez papiestwo podatków do uzyskiwania dochodów na prowadzenie kurii, co też wpisywało się w taki, można powiedzieć, ogólny nurt krytyki papiestwa w tymże okresie. Natomiast tak do zapamiętania 3-4 główne myśli zawarte w Speculum Aureum to, tak jak powiedziałem, krytyka symonii, która według Wysza rujnuje Kościół. To jest rzecz, którą trzeba w każdym razie bardzo szybko i skutecznie wyrugować według Wysza. Dalej, Wysz twierdził, że ratunek Kościołowi powinno dać nawrócenie się duchownych, którzy powinni porzucić grzeszne życie. Tutaj też właśnie ta symonia się pojawia, ale nie tylko. No i tutaj to, co najważniejsze, co też nie podobało się pewnie Falkenbergowi, władza papieża może być ograniczona, a to przez prawo Boże, co oczywiste, a to przez prawo naturalne, przez postanowienia czterech pierwszych soborów i przez dobro Kościoła. To jest bardzo istotne. Pamiętajmy też, w jakim kontekście on to pisze, w jakiej sytuacji papiestwa i też pamiętajmy, że za kilka lat, bo w 1404 roku napisał Speculum Aureum, pojawi się Wysz na soborze w Pizie jako jeden właśnie z tych, którzy mieli ten Kościół powszechny reformować. Natomiast zanim o tym powiemy, to kilka słów o idei odnowienia uniwersytetu przez Wysza i Jadwigę promowaną, ale też przez środowisko związane z Jagiełłą. Już
ładnych kilka lat temu profesor Krzysztof Stopka udowodnił, że też nie należy deprecjonować dużej roli Jagieły właśnie w tych staraniach dotyczących jego środowiska, dotyczących odnowienia uniwersytetu. Profesor nawet sugerował, że ta rola z kolei Jadwigi była wręcz niejednokrotnie przeceniana. Natomiast zazwyczaj w literaturze Piotr Wyż jest widziany jako taki głównorędownik idei odnowienia uniwersytetu. Natomiast można zapytać, skoro tak, to dlaczego po śmierci Jana Radlicy w 1392 roku, kiedy ten uniwersytet już zaczął funkcjonować, kiedy już pierwsi profesorowie zaczęli wykładać, Wyż jakby nie zrobił wiele, aby to dzieło kontynuować. No i tutaj są różne odpowiedzi, że bardzo skomplikowana była sprawa finansowania uniwersytetu i tutaj były pewne tarcia bądź dotarcia się między królem, królową, a właśnie Wyszem, jak to ma funkcjonować. Pamiętajmy też, że kancelaria Jagieły nie wyobrażała sobie, aby jego środowisko, aby przyszłym kanclerzem uniwersytetu nie był kanclerz królewski, a to nie oznacza zawsze biskup krakowski. Z kolei biskup Wyż nie wyobrażał sobie sytuacji takiej, że to nie biskup krakowski będzie właśnie kanclerzem uniwersytetu. I zresztą via facti tak się stanie po odnowieniu uniwersytetu, mimo że akt odnowienia będzie mówił o kanclerstwie królewskim, to właśnie Wyż będzie uważany też przez środowisko uniwersyteckie za swojego pierwszego kanclerza. Ale tutaj była pewna kość niezgody, tak jak wcześniej powiedziałem, sprawy finansowania i wydaje mi się, że nowa wizja Wysza, sprawy to są nie do końca jasne, możemy tylko koncypować, że on chciał zrobić coś szerszego niż to, co się udało Janowi Radlicy i jego otoczeniu, a mianowicie uniwersytet z kwitnącym wydziałem teologicznym. I jak już mówiłem na jednym z wykładów poświęconych Jadwidze i jej staraniom o fundację, moim zdaniem niepotrzebnie, Kolegium dla Litwinów w Pradze, to tutaj też był taki element pewnego spięcia między właśnie Wyszem, byłym przecież kanclerzem Jadwigi, a tymi planami Andegawenki, która wiele funduszy postanowiła przeznaczyć nie na odnowienie wydziału, czy też nawet powstanie Wydziału Teologicznego i odnowienie Uniwersytetu w Krakowie, a przecież była już bulla tutaj papieska ze stycznia 1397 roku, zgadzając ze zgodą na powstanie Wydziału Teologicznego. Mimo to cały 97 rok, czy też niemal cały, Jadwiga poświęciła na fundację bursy dla studentów Litwinów w Pradze, a przecież te pieniądze by się przydały tutaj w Krakowie. Bulla była. O co tutaj chodziło? Dlaczego nie doszło do przekierowania wszystkich działań właśnie na powstanie Wydziału Teologicznego? To też jest jedna z takich zagadek. Przyjeżdżał tutaj Mateusz z Krakowa, wiemy o tym doskonale. On miał tutaj pomagać prawdopodobnie w tym dziele. I wydaje się, że gdzieś już pod koniec 97 roku wszystkie siły rzeczywiście zostały rzucone na odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego, na powstanie Wydziału Teologicznego, że doszło do pewnego porozumienia z Piotrem Wyszem. I zresztą widać, że już po śmierci Jadwigi, która, jak wiemy, też przeznaczyła swoje kosztowności na odnowiony uniwersytet, ta współpraca między Wyszem a królem Jagiełą w myśl ostatniej woli Jadwigi była dość bliska i ta fundacja Prebend, które miały służyć uposażeniu profesorów uniwersyteckich i przez Wysza i przez Jagiełę dały początek podstaw finansowych właśnie funkcjonowania uniwersytetu. Natomiast, tak jak powiedziałem, w latach 90. nie wszystko jeszcze dla badaczy jest jasne i przypisywanie od początku Wyszowi takiej idei współpracy w każdej sytuacji z Jadwigą i Jagiełą bez żadnych tutaj niesnasek, jakichś drobnych czy większych tarć co do wizji szczegółowej funkcjonowania uniwersytetu, no nie jest do końca
uprawnione. Jest tutaj jeszcze wiele, wiele pytań, które być może kiedyś znajdą swoją odpowiedź. Tutaj efekt jednak konkretny, no, funkcjonujący zasadniczo do dzisiaj, bo dawny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Krakowskiego to dzisiejszy Uniwersytet Papieski, który już ma kilka innych też wydziałów. Właśnie bulla papieża z 1397 roku, efekt starań właśnie Jagieły i Jadwigi i tak jak powiedziałem, Wydział Teologiczny, no do dzisiaj w jakiś sposób ten wydział funkcjonuje już jako Uniwersytet Papieski, natomiast to było spełnienie na pewno też marzeń Piotra Wysza, który tak jak powiedziałem zostanie 3 lata później po śmierci Jadwigi pierwszym kanclerzem odnowionego Uniwersytetu. I to właśnie nie kto inny, tylko Piotr Wysz, jako przecież doktor Padewski, wygłosi wykład inauguracyjny. I pamiętajmy, że on jako intelektualista, jako były rektor Padewski, jako mistrz utriusque iuris był jakby taką osobą wręcz predestynowaną do zajmowania się sprawami uniwersyteckimi. Dbał też o to, żeby jego krewniacy i przyjaciele no, wykształcili się odpowiednio. Wiadomo, że wspierał swojego bliskiego krewniaka Andrzeja Łaskarzyca, notabene też przejściowo kanclerza świętej Jadwigi Królowej, który później, tenże Łaskarzyc niejako idąc trochę śladami swojego krewniaka Wysza, pojawi się właśnie już na kolejnym soborze, na soborze w Konstancji, tam odegra dużą rolę też przy procesie Jana Husa, będzie uważany za biskupa koncyliarystę, człowiek, który też był wspierany w swojej karierze przez Piotra Wysza. Natomiast tak jak powiedziałem Państwu, Wysza chwalimy za te jego starania związane właśnie z utworzeniem Wydziału Teologicznego, z odnowieniem Uniwersytetu Krakowskiego, za działalność jako pastor bonus, dobry pasterz, za działalność synodalną, fundacyjną, jako człowieka, który przyczynił się i wspierał starania królewskie o przybycie tutaj karmelitów, wiemy, Fundacja Karmelitów na Piasku, to on też był przy Fundacji Kanoników na Kazimierzu, myślę tutaj o Kościele Bożego Ciała i kilku innych, mówimy o Fundacji Psałterzystów, warto wspomnieć chociażby jeszcze Kościółek Świętego Krzyża Benedyktynów Słowiańskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mniej się mówi o nim jako o tym, który również był właśnie takim czynnym politykiem w okresie już sprawowania przez siebie funkcji biskupie i kilka lat przed, bo jeszcze zanim uzyskał biskupstwo krakowskie, uczestniczył w pertraktacjach z zakonem krzyżackim, był wykorzystany w tych pertraktacjach i zresztą niejednokrotnie był uznawany za takiego znawcę tych spraw stosunków polsko-krzyżackich, bardzo skomplikowanych w tym, że okresie. Jako jeden z dostojników królestwa udał się też na zjazd z krzyżakami w 1393 roku, już jako biskup krakowski, ale był uczestnikiem wielu innych wydarzeń związanych ze stosunkami polsko-litewskimi, ale też na przykład w obecności Wysza Jagiełły nadał Spytkowi z Melsztyna Podole. Później to nadanie z inicjatywy naszego Wysza ponowiła królowa Jadwiga, był obecny, kiedy nadawano Siemowitowi Mazowieckiemu ziemię bełską oraz był na przykład obecny przy spotkaniu Jadwigi i Jagieły z Zygmuntem Luksemburskim w Starej Wsi w 1397 roku. I widzimy go też przy wielu ważnych okazjach, no, na przykład w 1401 roku w Radomiu, kiedy rozmowy polsko-litewskie, unijne, kolejne były prowadzone. Widzimy go w czasie zawierania ważnego dla państwa pokoju na zjeździe krzyżakami w Raciążku w 1400
2004 roku. No i widzimy go, też o tym będę mówił, w Pizie, jako delegat też królewski na soborze w Pizie. Później udał się, proszę Państwa, na pielgrzymkę. To jest dość zastanawiające. W momencie takiego natężenia stosunków polsko-krzyżackich, on udaje się między innymi z opatem tynieckim Mścisławem do Ziemi Świętej i w drodze powrotnej bodajże w Wenecji nabawił się po zażyciu lekarstwa ponad przeczyszczającego choroby umysłowej. Podobno był w stanie czasami takiego delirium, pewnego otępienia, co później przyczyniło się do tego, co uczynił właśnie Jagiełło, o tym będę jeszcze mówił. Natomiast w tym okresie wielkiej, tak zwanej Wielkiej Wojny z Zakonem, chociaż dzisiaj się już powoli odchodzi od tego sformułowania, do jego zasług na pewno należy zaliczyć bullę antypapieża pisańskiego Aleksandra V, bullę wydaną już na początku 1410 roku, a więc u progu Grunwaldu już w czasie wojny. Papież wzywa w niej właśnie zakon do zachowania pokoju z Polską i Litwą. I po Grunwaldzie pojawia się dopiero nasz wyż w związku z zawarciem układu toruńskiego. Podobno już się lepiej czuł, nawet takie gratulacje otrzymał od jednego z intelektualistów we Włoszech. I w akcie tym znalazł się wraz z innymi, jako gwarant tego pokoju wraz z innymi polskimi biskupami. I tak jak powiedziałem, w następnym roku z powodu wspomnianej tej choroby został usunięty z biskupstwa. Zatwierdził to papież kolejny pizański Jan XXIII. I o tym będę mówił, natomiast tutaj warto wspomnieć, że jeszcze był tutaj czynny w okresie nasz wyż w okresie zawierania Unii w Horodle w 1413 roku, chociaż faktycznie w ostatnich 2 latach życia nie odgrywał już jakby takiej aktywnej jakiejś roli politycznej, skupił się głównie na takim, można powiedzieć, głównie zarządzie diecezji poznańskiej. Tutaj mamy akt Unii Horodelskiej, właśnie również tutaj nasz biskup się przyczynił do jej zawarcia. Ale wróćmy do spraw i soboru w Pizie i później już degradacji na biskupstwo poznańskie. Udział wysza na soborze w Pizie był dość szczególny, bo de facto był najważniejszym biskupem z terenu monarchii Jagiełły. Był jeszcze obecny biskup włodzimierski Grzegorz, wysłany przez Witolda. Tam były rozpatrywane też kwestie chociażby sporu biskupa włodzimierskiego Włodzimierza z biskupem łódzkim Świętosławem, czyli nasze takie, można powiedzieć, bardziej lokalne podwórko, no ale najważniejsza była kwestia reformy kościoła i pozbawienia też urzędu papieża awinieńskiego i papieża rzymskiego. Jak wiadomo, sobór ten wybrał właśnie Aleksandra V, później zostanie wybrany po jego śmierci kolejny, dzisiaj mówimy, antypapież pizański Jan XXIII i właśnie Piotr Wyż był dość czynnym uczestnikiem tego soboru i też, proszę Państwa, doznał takiego zaszczytu, że jedną z mszy soborowych tuż przed wyborem papieża właśnie pozwolono mu odprawić, przy czym on właśnie poinformował Jagiełłę i polską elitę i kościelną i świecką o tym, co się wydarzyło, że sobór wybrał właśnie Aleksandra V, zalecając właśnie go jako papieża. I proszę Państwa, rok 1409 to jest rok, kiedy Polska odeszła od obediencji rzymskiej, porzucono papieża Grzegorza XII,
Przez jakiś czas popierał go tylko biskup poznański Wojciech Jastrzębiec, natomiast inni biskupi wraz z królem poparli antypapieża Aleksandra V i później Polska też będzie w obediencji kolejnego antypapieża, czyli Jana XXIII. Jak zatem, proszę Państwa, doszło do pozbawienia naszego wyższa tej katedry krakowskiej na rzecz katedry poznańskiej? Długoż, proszę Państwa, o tym poinformował jako o wielkim skandalu. Napisał tak: przybył na zjazd biskup krakowski Piotr Wyż, zabiegając o to, by w miarę możliwości położono kres jego ciężkiej krzywdzie. Król Polski bowiem Władysław po oświadczeniu, że Piotr Wyż jest chory umysłowo i podobny do człowieka będącego w letargu, uzyskał od papieża Jana XXIII jego przeniesienie ze stolicy krakowskiej na poznańską i mianowanie na jego miejsce na stolicę krakowską Wojciecha Jastrzębca. Jakby katedra poznańska była tak nędzna, że mogła być rządzona przez szaleńca, tak to skomentował Jan Długosz. Po przedstawieniu bulli dotyczącej obsady przy silnym poparciu króla wywierano nacisk na najlepszego męża, biskupa krakowskiego Wysza, by ustąpił ze swej katedry. Prosił zatem Piotr i osobiście i przez swoich przyjaciół króla Władysława, by nie pozwolił na jego wygnanie z jego stolicy i by go poparł, żeby mu wolno było dochodzić na drodze prawa tego, co mu się słusznie należy. Ale kiedy król Władysław okazał się nieubłagany na głosy poparcia ze strony wszystkich, wspomniany biskup krakowski, zdając sobie sprawę, że zostanie opuszczony, lejąc gorzkie łzy i błagając Pana powtarzanym raz po raz okrzykiem o pomstę i ciężką karę dla swojego wyrzucenia, z tak wielką goryczą i bólem odchodził ze swego biskupstwa krakowskiego na poznańskie, że wyciskał łzy u wszystkich, którzy go otaczali. No i później Długosz napisał, Długosz, który zawsze oczywiście bronił praw Kościoła: jakiż to był wstyd, jaka krzywda i obelga dla katedry krakowskiej, jaki szkodliwy i haniebny przykład stanowiło to posunięcie, ile hańby przyniosło królewskiemu majestatowi i całemu królestwu to, że król skądinąd pobożny i katolicki, sławny i znakomity władca, wysilił się, by usunąć jednego biskupa i użył całej swojej potęgi i majestatu przeciw człowiekowi dobremu i prostemu, nawet gdyby było prawdą, że popadł w szaleństwo. No i proszę Państwa, Długosz, nie wiemy na ile zgodnie z prawdą, informował następnie, że Jagiełłę ruszyło sumienie i kiedy przybył do Poznania w oktawę Bożego Ciała w 1413 roku, wezwał do kaplicy Piotra Wysza, upadł przed nim na kolana i wyznał niestety za późno swój postępek, że jest to krzywda wyrządzona właśnie Wyszowi. Prosił Wysza o przebaczenie winy i wylewał przed nim obficie łzy serdecznego żalu. Biskup nie mógł znieść takiego widoku, że sam król klęczy przed nim z takim upokorzeniem, dlatego podniósł go z ziemi, oświadczył, iż przebacza mu tę zbrodnię i że pewnie król nie usunąłby go ze stolicy, gdyby nie był podjudzany przez Wojciecha Jastrzębca. I podobno jeszcze raz Wyż odpuścił winę królowi na łożu śmierci, bo król dowiedział się o ciężkiej chorobie biskupa, przybył do niego i prosił o przebaczenie. Wyż miał mu wtedy powiedzieć tak: najjaśniejszy królu, wszelką moją przykrość przebaczam ci, wiedząc, że ty niedobrowolnie, lecz skutkiem chytrej i nieżyczliwej podmowy dałeś się nakłonić do mego przeniesienia. Tego zaś, kto mnie wyrzucił, pozywam na sprawiedliwy sąd Boży. No i nasz Wyż umiera w maju 1414 roku i podobno mądrzy ojcowie soborowi, bo w tym samym roku rozpoczął się sobór w Konstancji, głosili, że gdyby Wyż żył w trakcie soboru w Konstancji, czyli lata 14-18, to na pewno doszłoby do przywrócenia Wysza na katedrę krakowską. I nawet miano zamiar wezwać Wojciecha Jastrzębca do Konstancji. Jastrzębiec, kolejny biskup krakowski, przebywał w Krakowie u boku króla generalnie, ale Jagiełło się wystarał o to, że sprawa została, można powiedzieć, zamieciona pod dywan. Nawet Długosz pisał o rzekomym zabójcy z kręgu krewniaczego Piotra Wysza, niejakiego Mroczka, który miał się zasadzić na życie właśnie Wojciecha Jastrzębca w zemście za to, co się dokonało, więc sprawa była wręcz prawie, że
kryminalna i uważano ją przez jeszcze kilka lat za wielki skandal. Natomiast faktem jest, że król chciał mieć przy boku, tak trochę usprawiedliwiając Jagiełłę, mimo że dokonał coś niesłychanego, chciał mieć przy boku polityka sprawnego, również racjonalnie myślącego w każdym względzie, bo tak jak powiedziałem, biskupstwo krakowskie to była newralgiczna katedra, na niej musiał zasiadać newralgiczny polityk zaufany, a takie zaufanie wobec Wysza na pewno Jagiełło stracił i też no, na pewno te ambicje Jastrzębca gdzieś tu odgrywały rolę, chociaż dzisiaj historiografia twierdzi, że Długosz za bardzo nielubiący generalnie Jastrzębca no, przeceniał te sprawy, uważając, że to właśnie i Wojciech Jastrzębiec i Witold, jego sojusznik, doprowadzili do takiej tutaj zmiany. Wojciech Jastrzębiec, biskup krakowski, był następcą Wysza w latach 1412-1423. Sam Wysz został pochowany właśnie w katedrze poznańskiej, bo to jest bardzo, bardzo ważne do powiedzenia. A kolejnym następcą Piotra Wysza był już wspomniany przeze mnie Zbigniew Oleśnicki. I kiedy Zbigniew Oleśnicki nie chciał się zgodzić na koronację Witolda na króla litewskiego, a później kiedy Jagiełło groził mu usunięciem z katedry krakowskiej, że nie zgadza się na dysputę tutaj z husytami, nie chce w ogóle husytów dopuścić do Krakowa i rzucił Oleśnicki na Kraków interdykt, uważając, że z heretykami się nie rozmawia, to wtedy ponoć król, chcąc go usunąć z katedry, uzyskał taką odpowiedź, że nie uda mu się zrobić to, co uczynił właśnie niegodnego z Piotrem Wyszem, bo to już są nie te czasy i też już nie ten papież, czyli w domyśle tak słaby papież, który by na coś takiego skandalicznego pozwolił. Więc jak widzimy, ta sprawa Wysza już po latach od jego śmierci gdzieś cały czas miała swoje dalekie echa. No i dlatego z takimi emocjami o Wyszu napisał nasz Jan Długosz, którego tutaj wizerunek z Wiślicy przypominam. Proszę Państwa, kończę w tym momencie nasz wykład o barwnej postaci, o Piotrze Wyszu i tak jak powiedziałem, postać ta moim zdaniem zasługuje na pewno na już taką nowoczesną, naukową biografię. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za niezwykle interesujący wykład. Będziemy pamiętać rolę biskupa Wysza dla odnowienia uniwersytetu i kontaktach z Krzyżakami, no i te wszystkie sprawy biskupstwa krakowskiego. Czy są jakieś pytania na... Jeżeli nie ma pytań, to ja zapraszam słuchaczy do kontaktu mailowego na mój adres na Uniwersytecie Papieskim. Można znaleźć tam mój adres tomasz.graf@upw.edu.pl. Można wtedy spokojnie do mnie napisać. Będziemy wtedy w kontakcie. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pan profesor ma niezwykłą umiejętność przedstawienia tych postaci jednak XIV wieku niezwykle barwnie, że one nabierają życia, prawda? Bardzo z wielkim zainteresowaniem słuchamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za udział panu profesorowi i zapraszam Państwa, słuchaczy towarzystwa, na kolejny wykład 18 października. Pan magister Piotr Kapusta z Muzeum Krakowa będzie mówił o hucie Plac Centralny, poszukiwaniu centrum. Bardzo proszę, zapraszam 18 października.